Niestety jakiejś części z was będę musiał dzisiaj zniszczyć dzieciństwo, ale myślę, że warto. Dlatego, że pomówimy dzisiaj o Bruce Lee, który z pewnością był inspiracją dla wielu osób, które oglądały różne filmy z jego udziałem. Dlaczego wielu ludzi na świecie było zafascynowanych i jest wciąż osobą Bruce'a Lee, tak? Wszyscy z pewnością pamiętacie ten tytuł Wejście Smoka. Jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy, wiecie pewnie już do czego zmierzam. Skąd pochodziły niemal nadludzkie umiejętności Bruce'a Lee? Skąd czerpał swoją moc? Kim tak właściwie był? O tym pomówimy dzisiaj. Skąd czerpał swoją niemal nadludzką siłę, nieporównywalną, właściwie nikt na świecie chyba mu nie dorównał do tej pory. O rodzinie Bruce'a Lee wiadomo niewiele. Wiadomo, kim był jego ojciec i jego ojciec był tam jakimś śpiewakiem operowym, ale później już, to jest właśnie jego ojciec, później już o jego dziadku wiadomo niewiele, a już o dalszych korzeniach to praktycznie nic. Wiecie, że chińskie imię Bruce'a Lee oznacza dosłownie mały smok? Możecie sobie to sprawdzić. Więc Bruce Lee, czy człowiek właśnie? Człowiek, być może człowiek, ale z moim zdaniem właśnie z pokolenia wężowców. Z pokolenia smoka starodawnego, tak? Zresztą tak często przedstawiany właśnie, tak? Wejście smoka, mały smok, jego imię oznacza. Moim zdaniem był wężowcem, stąd pochodziła jego nadnaturalna siła. Nie twierdzę, że był zmiennokształtny, nie wiem tego. Ale myślę, że oni dobrze wiedzieli, że on jest potomkiem smoków, że myślę, że jego rodzina jest właśnie takimi potomkami. I niewiele wiadomo o jego rodzinie, ale myślę, że cała ta symbolika nie wzięła się znikąd. Bruce Lee. Ewidentnie jego techniki, zwróćcie uwagę też na palce, w jaki sposób składa, tak? I to nie jest tylko tak, że na grafice. Zobaczcie, widzicie, jakie to są gesty tutaj? Tutaj macie gest rogów, tak? Tutaj ewidentnie palec wskazujący i ten mały uniesiony gest rogów. I zobaczcie, że to nie jest tak, że tylko na grafikach, bo tutaj macie Bruce'a Lee, jak ładuje swoją moc i zobaczcie, jaki gest wykonuje. Tutaj gościu jest zabezpieczony, żeby zebrać łomot, tak, ze smoczej mocy. Myślę, że Bruce Lee był mały smok, tak? Jego imię chińskie brzmi mały smok. Był potomkiem smoka, jego rodowód jest smoczy. Z linii diabła, tak? Stąd dysponował tą nienaturalną szybkością i siłą. A dlaczego? Mówię wprost, trzeba obejrzyjcie moje inne filmy w tym temacie, jest ich sporo. O potomstwu węża, czyli diabła starodawnego. I Bruce Lee jest takim współczesnym, którymś tam z rodowodów tych smoków właśnie. Tak. A o co mi konkretnie chodzi? I został zrzucony wielki smok, wąż starodawny, którego zwią diabłem i szatanem.
To nie jest żadne symbole, to jest dosłownie. Zachęcam do obejrzenia innych moich filmów w tym temacie, abyś zrozumiał, że na świecie istnieje rodowód smoczy, gadzi, wężowy, zwał jak zwał, bo te smoki, one właściwie bardziej przypominają węże. Według mnie, tak jak powiedziałem w kolejnych filmach, w poprzednich filmach, serafinowie w niebie przypominają latające smoki, węże latające. Mam o tym też zrobiony odcinek. No i jeden z nich został zrzucony, zbuntował się. Nie wiem, czy to był cherub, czy serafin. Jest jeszcze to kwestia do przeanalizowania. Jednak cheruby i serafiny dziwnie były ze sobą powiązane dość mocno. I teraz jeden z nich został zrzucony i wydał swoje potomstwo. Wszystko to miało miejsce w Ogrodzie Eden. Mówię o tym więcej w poprzednich filmach, jeśli jesteś tu nowy. Tyle na dzisiaj. Także Bruce Lee, no wiem, wielu z was się nim fascynuje, fascynowało. Rozumiem to. Ale czas, wiadomo, stanąć po stronie prawdy, tak? Wiele w dzieciństwie rzeczy zostało nam przedstawione inaczej. Bruce Lee jest potomkiem diabła, a jego moc pochodzi od diabła. Tak przynajmniej ja uważam. Jest potomkiem z rodowodu smoka, tak? Na całym świecie jest masa mitów w tym temacie, że wiele narodów jest potomstwem gadów, smoków, chiński naród. Ale tu mamy jakieś widocznie szlachetne geny, tak? Zachowały się. Możemy tak to nazwać, tak? Błękitna krew. Błękitna krew. Dobra, na tym skończymy. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej.